zorientowali, gdybym go teraz nie zaprosił i nie wyłowił z tłumu, bo nie jest w mundurze. Zapraszam na scenę pana pułkownika Grzegorza Kaliciaka. Powitajmy go oklaskami. Żołnierz i pisarz, autor książek. Dzień dobry, panie pułkowniku. Bardzo proszę. Nie wiem, czy mam powiedzieć baczność, czy dzień dobry. Jak to się wita w wojsku? Tak, ma już pan... Ma... Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i powiem tak, woda jest, stolik jest, mamy na czym siedzieć, także i są słuchacze przede wszystkim, to możemy rozpocząć i może bez regulaminów, a już po prostu tak normalnie. No, widzę, że już wojskowy dyk jest wprowadzony do tego spotkania, to dobrze, czuję się bezpiecznie. Ja nigdy nie byłem w armii, więc będę się pana słuchał bez podległości żołnierskiej, jeżeli pan pozwoli. Ale to, że nigdy pan nie był, nie znaczy, że nie można wstąpić. Nie jestem szeregowym, chyba jak każdy, tak? Nawet przeniesiony do rezerwy to jest taki zwykły szeregowy, czy nie? No ale teraz można w Wojskach Obrony Terytorialnej rozpocząć i... Dziękuję, nie. Ja bym ich od razu wysłał na jakiś trudny poligon tych dwóch. Mielibyśmy święty spokój. Ja wniosek mam w samochodzie, dla panów też się znajdzie, także nie ma problemu. Proszę państwa, ja muszę teraz przeczytać niestety, bo ja jestem słaby z terminologii wojskowej, jak już mówiłem, ponieważ nie byłem. No to, że jest pan pułkownikiem, to oznacza, że jest pan oficerem Wojska Polskiego, ale teraz są inne ważne informacje, które muszę o panu Grzegorzu przeczytać. Służbę zawodową rozpoczynał w 4. Batalionie Rozpoznawczym w Wędrzynie. Następnie pracował w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. To gdzieś tutaj, niedaleko. Obecnie dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uczestnik wojny w Iraku i Afganistanie, weteran poszkodowany, ranny podczas wybuchu IED. Co to jest IED, proszę powiedzieć dokładnie? Improwizowany ładunek wybuchowy. W Afganistanie odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Krzyża Wojskowego za osobiste męstwo w akcji bojowej i też autor książek, nie tylko tej, o której będziemy dzisiaj trochę rozmawiali, czyli o wojnie na Bałkanach, ale także o wojnach w Iraku i w Afganistanie. Pamięta pan dzień, w którym pan się dowiedział, że jedzie na misję? Ja na misję chciałem zawsze wyjeżdżać, tylko nie zawsze mi przełożenie na to pozwalali. Natomiast pamiętam 2003 rok, dokładnie było tak samo gorąco jak teraz i złożyłem kolejny wniosek na wyjazd do Iraku, ale niestety był rozpatrzony po raz kolejny negatywnie i dopiero udało mi się na misję wyjechać w styczniu 2004 roku z moją macierzystą jednostką, która to będzie jest niedaleko, bo to jest 100 km stąd. A co się takiego... Przepraszam bardzo, możemy się umówić, że pan nie będzie przeszkadzał? Czy jest ktoś, kto mógłby tutaj jakby zaordynować spokój wewnętrzny? Będzie potem czas dla publiczności, to oddamy panu głos. Dobrze? Dziękuję. A co to znaczy, że pan zawsze marzył o tym, żeby wyjechać na misję? Skąd jest taka potrzeba w człowieku? Znaczy no ktoś, kto się decyduje na bycie żołnierzem i na zawód żołnierza, po prostu realizuje się... Bardzo pana proszę, żeby pan przestał przeszkadzać. Za chwilę wezwę ochronę. Naprawdę. Jeszcze słowo. Ja myślę, że możemy zaraz porozmawiać. Tutaj będzie czas przekazany dla pana. Chętnie odpowiem na pana pytania również, także nie ma problemu. Odpowiem na każde pytanie, które państwo będą mieli tutaj do mnie skierowane, także myślę, że możemy taki panel dyskusyjny nawiązać, nie będzie żadnego problemu. Tak, to na koniec spotkania. Teraz wróćmy do tej dyskusji, właściwie odpowiedzi na moje pytanie pana, co spowodowało, że pan chciał pojechać. To jest naturalne, jak się jest żołnierzem, że się chce jechać na misję? No myślę, że tak. No, wybierając zawód żołnierza, każdy się decyduje na taki sposób bycia i na taki sposób życia też i dlatego pole walki jest dla nas elementem sprawdzenia się przede wszystkim. Z tym bardziej tylko, że Wojsko Polskie po II wojnie światowej nie uczestniczyło stricte w takiej wojnie, która była wojną o obronie granic. To była Wojsko Polskie uczestniczyło w konfliktach zbrojnych, które były jako misje humanitarne, jako misje pokojowe, stabilizacyjne. Zawsze występowaliśmy w roli tego, który próbował ustabilizować i przekazać po prostu jakby dowodzenie, przekazać władzę lokalnej społeczności, żeby kontynuować po prostu dalej funkcjonowanie państwa. To między innymi Korea, prawda? Afryka, Bliski Wschód? No Korea to dosyć wcześnie, bo to no mówimy... No tak, lata 50. Ale oczywiście, tak, już po wojnie. Korea, Bliski Wschód, tutaj możemy też mówić o wzgórzach Golan, o Syrii, o Libanie, no i przede wszystkim Jugosławia, bo ona tak naprawdę dla takiego odrodzonego Wojska Polskiego po 1989 roku otworzyła drogę na te wszystkie działania.
Dobrze, ale wróćmy teraz, to był wtrend, wróćmy do tej pańskiej historii. Mówi pan, że to była pierwsza taka okazja, żeby wyjechać i wziąć udział w takiej misji z prawdziwego zdarzenia, gdzie żołnierz może się wykazać, gdzie może być kimś, no właśnie, kimś, kto walczy, czy kimś, kto niesie pokój? Jak pan na to patrzy? To jest ktoś, kto niesie pokój, stabilizację. Walczy tylko wtedy, kiedy do niego strzelają. Walczy tylko wtedy, kiedy odpowiada ogniem. Tak nawet mamy skonstruowane prawo użycia broni, że my nigdy pierwsi tej broni nie możemy użyć. Tylko tutaj przy tych misjach należy rozgraniczyć dwie takie zasadnicze. Stalowe, niebieskie hełmy to są misje typowo pokojowe i normalne, w których bierzemy udział. To są misje stabilizacyjne lub humanitarne. No dobrze. I teraz tak, dowiaduje się pan, że wreszcie jedzie. Jakie człowiekowi towarzyszą uczucia, kiedy człowiek wie, że się musi spakować i wyjechać? No przede wszystkim to jest cykl długomiesięcznych szkoleń. To nie jest tak, że się po prostu człowiek dowiaduje i wyjeżdża, tylko jest 6 miesięcy przygotowań, ciężkich przygotowań na poligonach tutaj w Polsce. Mnie osobiście do misji w Iraku szkoliła Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych, ponieważ to był taki okres, gdzie jeszcze w Polsce nie mieliśmy instruktorów na takim poziomie, żeby realizować takie działania. I po tych 6 miesięcach, po otrzymaniu certyfikacji, dopiero mogliśmy uzyskać zgodę na to, żeby wyjechać i działać na tak zwanym teatrze działań, czyli w Iraku. Wylot mieliśmy z Wrocławia najpierw do Kuwejtu. W Kuwejcie 2 tygodnie aklimatyzacji i dopiero po aklimatyzacji wjeżdżaliśmy już konkretnie w strefie działań wojennych poprzez Bagdad do... Ja osobiście wylądowałem w Karbali. No zresztą o tym też pan napisał książkę. Tak, pierwszą książkę, którą napisałem, to tak naprawdę ja nie wiedziałem, że będę o tym pisał, bo przede wszystkim jestem żołnierzem, nie pisarzem, ale miałem kilku żołnierzy rannych w Iraku, którzy po powrocie do kraju dzwonili, kontaktowaliśmy się i jeden z moich żołnierzy powiedział, jeszcze wtedy byłem kapitanem, panie kapitanie, jak to jest? Pojechaliśmy, pomagaliśmy ludziom, pomagaliśmy Irakijczykom, zostałem ranny podczas tak naprawdę niesienia pomocy, bo mój żołnierz został ranny w czasie ataku samobójczego, który był spowodowany taką, można powiedzieć, wojną domową między szyitami i sunnitami. Nieśliśmy pomoc wszystkim rannym, bez względu na to, czy to był, jakiego był wyznania. No i wtedy został ranny, wrócił do kraju i tutaj właśnie wolontariusz w szpitalu powiedział mu, że no niestety nie będę ci pomagał, bo ty jesteś okupantem, bo ty jesteś najemnikiem. I wtedy coś, taka odpowiedzialność za swoich żołnierzy spowodowała, że no, w jakiś sposób trzeba o tym opowiedzieć, co tam robimy, w jakiś sposób trzeba napisać, żeby dotarło to do większego grona. Cieszę się, że tu jest tyle ludzi i że te opowiadania tak zwane z linii frontu trafiają do ludzi, do społeczeństwa, ludzie to czytają, bo tak naprawdę to tylko pogłębia nasze horyzonty i pozwala nam zrozumieć cały świat. No, przede wszystkim mówiąc o pokoju zawsze musimy pamiętać, tak jak już to zresztą powiedział Rzymianin, że chcąc pokoju, szykuj się do wojny. Niestety, tak to funkcjonuje. Nie ma świata idealnego, nie ma świata bez wojny. Dobrze wiemy, że my teraz tutaj jesteśmy, można powiedzieć, że w bezpiecznej części Europy jest bezpiecznie u nas w kraju, ale pamiętajmy o tym, że gdzieś tam wojna się toczy, tak? Nawet jeśli my o tym nie wiemy, to ona tam jest. Czy to będą plemiona afrykańskie, czy to będzie Bliski Wschód, zawsze gdzieś jest ta wojna i zawsze są ludzie, którym trzeba pomóc, zawsze są ludzie, którym trzeba w jakiś sposób ustabilizować, być może zabrać broń, być może zabrać ładunki wybuchowe po to, żeby jeden drugiego nie zabijał, bo pamiętajmy, że Jugosławia, Irak czy Afganistan to nie są wojny skierowane stricte do polskich żołnierzy. Przynajmniej z genezy nie były takie. Myśmy tam wjechali w odpowiedzi na sojuszników również, na pewne zobowiązania międzynarodowe, ponieważ żyjemy w świecie międzynarodowym i musimy te zobowiązania swoje też spełniać. I tak naprawdę nigdy nie byliśmy tym bezpośrednim, podstawowym podmiotem ataku. Zawsze dostajemy tak zwanymi tymi odłamkami, które gdzieś tam są i gdzieś to funkcjonuje. No, Irak, no przede wszystkim ja rozmawiałem z tymi ludźmi, 2004 rok to jest czas, kiedy w Iraku była wielka euforia, bo tak naprawdę ktoś, kto nie widział tego reżimu Saddama, nie jest w stanie tego zrozumieć. Ja tutaj nie będę ludziom tych drastycznych opowieści przytaczał, ale pierwsze 3-4 miesiące to jest wielka euforia tych Irakijczyków, że po prostu wyzwolili się z jarzma i z reżimu Saddama. Tak? Dopiero potem, kiedy zobaczyli, że minęły 3-4 miesiące, nawet można powiedzieć, że więcej, bo to minęło już 8 miesięcy, to był mój 4 miesiąc misji, a tak naprawdę nic się w Iraku nie zmienia i wtedy dopiero zaczyna się gonitwa tak naprawdę o władzę. I to nie jest gonitwa o władzę
Polaków czy sojuszników Polski, to jest gonitwa o władzę tam na miejscu. To jest lokalna gonitwa o władzę i dopiero wtedy zaczynają się problemy, dopiero wtedy zaczyna się ta wojna domowa i my jesteśmy po środku. Bez względu na to, która strona z którą walczy, zawsze staramy się być obiektywni, wyciągać wnioski, rozbrajać i jednak zaprowadzać ten pokój. Panie pułkowniku, ale to już jesteśmy w Iraku w czasie misji wojskowej, a ja chciałem zapytać o taki bardzo chyba trudny moment podjęcia decyzji o wyjeździe, czy też rozkazu o tym, że się jedzie, no ale kiedy się wyjeżdża z domu na misję, na wojnę, to się zostawia najbliższych. Jak się o tym rozmawia przed wyjazdem? No, teraz po kilku, po czterech dokładnie misjach, to ja już jestem przygotowany na to, w jaki sposób poprowadzić rozmowę, jak pozostawić rodzinę tutaj na miejscu, żeby była bezpieczna i żeby miała gwarancję tego, że jeżeli coś się stanie żołnierzowi, to ona tutaj sobie poradzi. Natomiast te pierwsze nasze zmiany, one nie były takie piękne, nie były takie tak ułożone, takie, nie mieliśmy też takiej wiedzy. No bo wyjazd, każdy myślał z tym, wyjeżdżał z tym założeniem, że nic mu się złego nie przytrafi, a to jednak trzeba wyjeżdżać z założeniem, że może się przytrafić najgorsze. Tutaj w domu trzeba pozostawić wszystko poukładane, trzeba zabezpieczyć swoją rodzinę, żeby w przypadku, kiedy coś naprawdę, jeżeli się wydarzy, no ona miała po prostu już zabezpieczone to funkcjonowanie. Oczywiście. Ale mówi pan o zabezpieczeniu finansowym, czy też psychologicznym? Mówię o zabezpieczeniu psychologicznym, o finansowym również. Tutaj o finansowym to bardziej mówię o ubezpieczeniach niż o finansowym. Natomiast przede wszystkim o psychologicznym, o tym, żeby rodzinę nastawić na to, że nie będzie mnie tak naprawdę od 6 do 8 miesięcy, że kontakt będzie tylko telefoniczny. No w tej chwili już ta technologia poszła tyle do przodu, pomimo tego, że to jest tylko 15 lat między 2004 a 2019, to jednak technologicznie to jest duży skok, bo na pierwszych zmianach w Iraku żołnierz mógł się kontaktować z rodziną tylko raz dziennie na 5 minut na telefon komórkowy i ewentualnie na 10 minut na telefon stacjonarny. Niemniej jednak łączność była bardzo kiepska i bardzo często nie było w ogóle tej łączności z rodziną. No i wtedy ta rodzina tak naprawdę nie wiedziała, co się z nią dzieje. No i co się mówi żonie albo dzieciom, kiedy się dzwoni? No, że wszystko jest w porządku, żeby się nie martwiła, że już pozostało tylko tyle i tyle do zjazdu. Tam żołnierze sobie oczywiście liczą, bo na misji czas troszeczkę inaczej płynie. Te 6 miesięcy po prostu sumujemy w takie 180 dni, załóżmy, i odliczamy, tak jak odliczanie końcowe. I w taki sposób mówimy, no słuchaj, za 100, za 90, za 60, za 30 dni już będziemy razem. Na tej zasadzie to funkcjonuje, natomiast no, bardzo dużo związków też nie wytrzymują tej rozłąki. Bardzo dużo jest no, tragedii w rodzinach, też o tym należy mówić. Po prostu żołnierze się rozstają, nie wszyscy są gotowi do takiego związku. Natomiast jeżeli już się wróci, przetrwa, no to to jest coś, co dodaje takiego fundamentu do związku. Myślałem o tym, zadając to pytanie, czego dowiedzieliśmy się z książek Grażyny Jagielskiej, też filmu, który powstał na podstawie tych książek. No to znana historia żony korespondenta wojennego, która nie była właściwie na żadnej wojnie, ale zachorowała i była leczona psychiatrycznie. No bo to jest druga strona tego medalu, prawda? To znaczy jedzie żołnierz na wojnę, dzwoni, mówi, że wszystko w porządku, ale jednak rodzina, dzieci, wszyscy najbliżsi obserwują w telewizji codziennie zdjęcia z Iraku czy z Afganistanu i to są najczęściej złe wiadomości. Wybuchła mina, była tak na polski samochód, doszło do zamachu terrorystycznego na targu, żołnierze pojechali z pomocą i zostali ostrzelani. Multiplikują się te złe wiadomości. Czy jest czas, żeby myśleć o tym, co najbliżsi mogą myśleć, czy nie? No media przede wszystkim tym żyją, że przekazują tylko to, co się dzieje, to, co jest krwawe. Natomiast niecała misja jest tak naprawdę usiana tylko i wyłącznie tymi złymi rzeczami. No, jest bardzo dużo tych pozytywnych, tak? No, ja w Iraku będąc, dotarliśmy do miejsc, gdzie po raz pierwszy dotarł lekarz, po raz pierwszy dotarł pielęgniarz, po raz pierwszy dotarł ratownik medyczny. Ludzie po raz pierwszy widzieli i mogli skorzystać z pomocy lekarza. Po raz pierwszy dostali, załóżmy, plastikową butelkę z wodą, bo też rozlewaliśmy wodę, także to są te pozytywy. Bardzo często o tym się nie mówi w mediach, no bo to nie są ciekawe tematy dla mediów, tak? Media żyją sensacją. No i ta sensacja też tam się dzieje niestety, no bo te improwizowane ładunki wybuchowe to normalnie funkcjonuje. Ataki na patrole są chociażby po to, że jeżeli jedna strona walczy z drugą, jedna, która chce przejąć władzę, druga, która chce utrzymać, no to jedna drugiej udowadnia, że te siły koalicyjne, które są na teatrze działań, nie są na tyle sprawne, żeby zapewnić bezpieczeństwo. I jedna strona drugiej udowadnia, że to jednak my, ja mówię tutaj o stronach tych lokalnych, jednak my
jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo, nie żadne wojsko. I stąd są te ataki na te siły koalicji. W Iraku bardzo dużo udzielaliśmy pomocy, tej pierwszej pomocy przede wszystkim, bo tam było dużo ataków między... Tam po prostu była wojna domowa i ci ranni, którzy byli poszkodowani, no to przede wszystkim Irakijczycy. Bardzo często nasze patrole polegały na tym, że wyjeżdżaliśmy z dwoma, trzema karetkami, zbieraliśmy rannych i wracaliśmy do szpitala. I tutaj na miejscu polski szpital, który stacjonował w jednej z baz, udzielał przede wszystkim pomocy rannym i poszkodowanym. Czy są takie momenty w czasie misji, to pytam o pańskie własne doświadczenie, ale też pan jako dowódca pewnie ze swoimi podwładnymi rozmawiał, w którym się pojawiają momenty zwątpienia, co ja tu robię, po co ja tu jestem, nawet jeżeli chciałem pojechać i jak sobie z tym radzić? Pytam też o taką no, fachową pomoc psychologiczną na miejscu w bazie. No tutaj jeżeli tak porównamy od Jugosławii, bo tak naprawdę w Jugosławii na tych pierwszych misjach polskich nie było psychologów i rolę psychologa tak naprawdę w wielu przypadkach pełnił kapelan. Kapelan i kolega, gdzie można było sobie swobodnie porozmawiać. Natomiast wnioski i doświadczenia, które były czerpane ze wszystkich misji, spowodowały już to, że na przykład w 2003 i w 2004 roku pierwsze polskie kontyngenty wojskowe, które jechały na teatr działań do Iraku, miały już w swoich strukturach psychologa. I ta rozmowa z tym psychologiem była bardzo potrzebna, bo po takich traumatycznych wydarzeniach, po ciężkim dniu można było podejść do tego psychologa i porozmawiać. Ale też bardzo często sama rozmowa kolegów jeden z drugim powodował to, że w jakiś sposób ci żołnierze odreagowali i mogli się czuć swobodnie. A czy w sytuacji, kiedy dochodzi do tragedii na misji, to jest pytanie do pana jako do dowódcy, ale też jako do człowieka, kolegi. Kiedy się okazuje, że ginie ktoś, z kim pan przez lata służył, jedliście jeszcze rano śniadanie w kantynie, a po południu ta osoba nie żyje. Przychodzi taka refleksja, że może jednak nie do końca warto? Czy nie ma na to czasu? To są ciężkie chwile. No, w Iraku moja jednostka nie straciła nikogo, ale w Afganistanie już czterech naszych kolegów pozostało tam na zawsze i to są bardzo trudne chwile, które każdy przeżywa indywidualnie. Najczęściej wspomnienia o tych żołnierzach pozostają do końca życia i ja powiem, może zacytuję tutaj jednego z... może inaczej. Po powrocie do kraju bardzo często spotykamy się z rodzinami poległych, rozmawiamy, bo będąc na misji nie mamy tej możliwości. Dopiero po powrocie jeździmy, rozmawiamy. Są to trudne chwile zarówno dla rodziny, jak i dla nas, dla żołnierzy, przede wszystkim dla dowódców, ponieważ każdy dowódca, który wyjeżdża, no to można powiedzieć, że stawia przed sobą takie zadanie, żeby wrócić w 100%. W 100%, czyli wyjeżdża 100, wraca 100. No i do tej pory tak nam się udawało. Dopiero Afganistan, 9. zmiana spowodowała, że w 17. brygadzie czterech poległych mieliśmy, ale bardzo zmotywował mnie do dalszego funkcjonowania brat jednej z ofiar, który powiedział w ten sposób, że no mój brat zginął jako bohater. Mówi, widocznie taki los był mu opisany, widocznie taką ścieżkę mu wytoczył Bóg. Mówi, i on się cieszy z tego, że on w taki sposób zginął. Jeżeli miał już w ogóle zginąć, to on się cieszy z tego, że zginął jako bohater, jako żołnierz, bo mówi, gorzej by było, gdyby zginął jako kierowca w jakimś nieszczęśliwym wypadku, w jakiejś bezsensownej śmierci. Mówi, tutaj przynajmniej wiedział, że niesie pomoc innym. No może te słowa dla wielu tutaj, do wielu osób nie docierają, bo to jest może zbyt odległe, ale dla nas, dla żołnierzy, gdzie rodziny reagują różnie, taka reakcja była no, czymś, z czym spotkaliśmy się po raz pierwszy i dała nam też do zrozumienia, że tak naprawdę ci żołnierze, którzy wyjeżdżają, i to nieważne jaki ma stopień, czy to jest szeregowy, czy to jest pułkownik, czy też może generał, to tak naprawdę są bohaterowie. I też książki, które piszę, to no, tytuł tych książek to jest albo seria, to jest Linie Frontu. Opisują one wydarzenia stricte z teatrów działań. Irak, Afganistan i teraz Bałkany. Właśnie po to, żeby ocalić to od zapomnienia, bo żołnierze wracają, często nie chcą o tym mówić, często nie mają odwagi o tym mówić. No ja się wziąłem, jakby zmotywowałem do tego, żeby o tym napisać. O Karbali powstał też film fabularny, dosyć dobry moim zdaniem, warto go obejrzeć, bo też przy spotkaniach z młodzieżą spotkaliśmy się z czymś takim, że ta nasza młodzież jest zafascynowana armią sił koalicji, armią amerykańską, brytyjską, francuską, natomiast ona o Polakach niewiele mówiła, tak naprawdę wykonujemy jako żołnierze tam bardzo dobrą pracę, jesteśmy szanowanymi koalicjantami. Nie było skandalu z żołnierzem Polski na misjach.
żołnierze ze swoich zadań wywiązują się w 100%. Naprawdę mobilizacja żołnierza na misji jest 100%. On potrafi się odnaleźć tam. Nigdy nie przyniósł jeszcze jakby dyshonoru dla munduru czy dla biało-czerwonej flagi, z którą się po prostu nie rozstają tam. A dlaczego pana zdaniem żołnierze po powrocie nie chcą o tym rozmawiać? No każdy reaguje w taki sposób, jak mu odpowiada. Jedni chcą o tym zapomnieć, inni gdzieś tam w kuluarach mówią. Natomiast po powrocie z Iraku spotkaliśmy się z tym, że jeżeli mówiliśmy już o tym, co się wydarzyło w Karbali, to dużo osób nam nie wierzyło. Dużo osób mówiło o żołnierzach, że naoglądali się za dużo filmów amerykańskich, właśnie fabularnych, wojennych. I to tak naprawdę zabiło tą chęć przekazywania tej informacji. Dopiero jak do tego dojrzeliśmy, to minęło troszeczkę lat, bo film Karbala powstał w 2015 roku, czyli naprawdę 8-9 lat od tamtych wydarzeń. Dopiero zrozumieliśmy, że trzeba o tym mówić, ponieważ jak my tego nie powiemy, no to nie będzie. Nikt o tym nie będzie wiedział, a reakcje ludzi mogą być różne. Chociażby tutaj jak pana, który gdzieś teraz poszedł, o tym, że polski żołnierz jedzie tam zabijać. Ja mogę państwa zapewnić, że absolutnie nie. Każda próba postępowania niezgodna z regulaminem, próba postępowania niezgodnie z prawem użycia broni jest surowo karana na misji, jest dyscyplinarnie żołnierz rotowany do kraju. Również też obserwacje żołnierza, kiedy dziwnie się zachowuje, bo każdy organizm reaguje w inny sposób. Jeżeli mamy pewne wątpliwości do tego, czy on dalej się nadaje do służby, kierujemy go do psychologa, do lekarza. Jeżeli jest taka potrzeba, to jest rotowany medycznie szybciej do kraju, po to, żeby nie było też uszczerbku. No, warto też wspomnieć o tym, że Wojsko Polskie kieruje na misję na 6 miesięcy, podczas gdy na przykład Wojsko Amerykańskie jest na 18 miesięcy. Amerykanie obliczyli, że 18 miesięcy jest to najlepszy sposób finansowo na to, żeby po prostu nie tracić zbędnych pieniędzy. Tutaj rząd polski stwierdził i też przy udziale żołnierzy, że taki okres przebywania w strefie działań wojennych 6 miesięcy to jest taki maksymalny, w którym żołnierz jest w stanie wrócić, odreagować w kraju i wrócić do normalnego funkcjonowania. Z pańskiego punktu widzenia dowódcy w Karbali, co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza była świadomość, że jeżeli zabraknie amunicji, nikt po nas nie będzie mógł przyjechać. Pytanie, co dalej? Natomiast myśmy wierzyli, nie wątpiliśmy, że po nas nie przyjadą, bo determinacja kolegów, którzy byli w bazie 10 km dalej, była taka, że ja miałem ich w kontakcie na radio, więc oni powiedzieli krótko, że cokolwiek by się nie wydarzyło, oni wyjadą. Natomiast myśmy jako dowódcy reagowali bardzo stanowczo, że dopóki jesteśmy w stanie się utrzymać, dopóki jest możliwość funkcjonowania tam, nie można narażać dodatkowych żołnierzy na niebezpieczeństwo, bo improwizowane ładunki w tym czasie bardzo się nasiliły. Kontakty ogniowe podczas rebelii, właśnie Al-Sadra, to była rebelia spowodowana nie w stosunku do sił koalicji, tylko taka wojna domowa wewnątrz Iraku. Była to totalna walka o władzę. Chciałem zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Mam nadzieję, że większość z nas nigdy tego dobrowolnie albo niedobrowolnie nie doświadczy, no ale pan był w piekle tych wojennych działań na linii frontu. Czy kiedy człowiek znajduje się w stanie realnego zagrożenia życia, bo wy byliście w takim momencie i to nie raz, to myśli się racjonalnie, czy to jest taki zwierzęcy instynkt przetrwania i nic poza tym? Przede wszystkim w takich sytuacjach wykonuje się mechanicznie czynności, które się nauczyło podczas szkolenia w kraju. Podczas podziału sektorów ognia, podczas używania amunicji czy działania, działamy według określonego systemu, który się wyuczyliśmy. Natomiast taki sposób myślenia, sposób już odreagowania, to jest po powrocie do bazy. Dopiero wtedy sobie człowiek uświadamia, że było realne zagrożenie. Natomiast podczas działania każdy z nas ma świadomość, że ode mnie też zależy życie mojego kolegi. Ode mnie obrona mojego sektora ognia, obrona mojego rejonu, gdzie ja działam, powoduje to, że jeżeli ja tego nie wykonam, to może zginąć mój kolega, który z tyłu za plecami, który to samo wykonuje po stronie przeciwnej. Więc tutaj jest duża, duża taka odpowiedzialność, która spoczywa na żołnierzu i żołnierze bardzo sobie zdają z niej sprawę. Natomiast takie już odreagowanie, myślenie, analizowanie jest po powrocie. To się nazywa u nas after action review, czyli po powrocie analizujemy wszystko to, co zostało zrealizowane
i zastanawiałem się, czy zrobiliśmy to dobrze i czy mogliśmy to zrobić lepiej. A jak długo po takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Kalbali, po takich akcjach, które no nie zawsze się muszą zakończyć powodzeniem, szczęśliwie się zakończyły, z człowieka schodzi taki zwykły, naturalny stres? Czy jest taki moment, kiedy można odreagować, odpocząć, czy to jest ciągłe napięcie, aż się z tej misji nie wróci do domu? No to też każdy indywidualnie przechodzi, natomiast strefa działań wojennych... To niech pan opowie o sobie. Proszę? Niech pan opowie o sobie, jak to w pańskim przypadku działa. No na pewno inaczej jest, jak się jest dowódcą, bo wtedy ma się odpowiedzialność również ze swoich podwładnych. Inaczej też jest jak szeregowym, gdzie działa tylko indywidualnie, odpowiada za kolegę, który działa w parze. Natomiast dowódcy na pewno mają większą odpowiedzialność, ponieważ zdają sobie sprawę, że od nich zależy też życie, od ich postawionych zadań może zależeć życie ich żołnierzy, życie kolegów. No i oczywiście też dochodzi do stres innego rodzaju, że każda nieprzemyślana decyzja, każda decyzja użycia broni może spowodować, że zginą niewinni ludzie i to również działa na świadomość żołnierza, świadomość dowódcy, bo przy takim użyciu, nieuzasadnionym użyciu broni ponosi się odpowiedzialność. Są powoływane komisje na teatrze działań. Funkcjonuje Czerwony Krzyż, który każdą sprawę dosyć dogłębnie analizuje. Może być zgłoszona do Trybunału Haskiego. Także tutaj naprawdę żołnierze działają w dużym stresie, ale ja to podkreślę niejednokrotnie i podkreślam to niejednokrotnie, że żołnierz polski jest dobrze wyszkolony, zna swoje prawa, zna swoje zasady i funkcjonuje. Funkcjonuje tam i dosyć szybko się odnajduje, ale odnajduje się dzięki temu, że on działa dwutorowo. Przede wszystkim zależy mu na tym, żeby nie zginął nikt niewinny, a też świadomość jest jego taka, żeby zabezpieczyć i zapewnić bezpieczeństwo własnemu żołnierzowi, własnemu koledze. Ale trochę pan mi uciekł, panie pułkowniku, od odpowiedzi, bo pan tu używa określenia żołnierz polski, a ja pytałem Grzegorza Kaliciaka o jego stres i o jego zachowanie. Ja tak naprawdę uświadomiłem sobie dopiero w momencie, kiedy moi żołnierze wyjeżdżali, tak? Bo do momentu, kiedy funkcjonowaliśmy wspólnie, wszyscy w jednym komponencie, cały czas dynamika działań, ilość zadań, które mieliśmy, nie pozwalały na to, żeby analizować to wszystko tak dogłębnie, że był czas na to, żeby się bać. Ten strach oczywiście jest, bo to jest strach, który każdemu człowiekowi funkcjonuje, ale to musi być taki strach, który nie paraliżuje, bo w momencie, kiedy paraliżuje, no to trzeba po prostu sobie powiedzieć wprost, że nie daje rady. Takich sytuacji nie było. Natomiast kiedy moi żołnierze już wyjeżdżali, kiedy się rotowali, bo ja zjeżdżałem z misji ostatni, uświadomiłem dopiero sobie, że pozostaję na teatrze sam, wprawdzie z żołnierzami, z kolegami z innej jednostki, ale z nowej zmiany, ale bez moich żołnierzy, do których miałem potężne zaufanie. I to uświadomiłem sobie, że to zaufanie zostało zbudowane w trakcie trwania tej misji. W jaki sposób sobie jeszcze można na misji reagować? No, po powrocie do bazy, ta baza dla nas jest taką oazą bezpieczeństwa, aczkolwiek jest ona oszczeliwana na co dzień i nie jest ona tak bezpieczna, jakby nam się wydawało. Jednak biorąc pod uwagę, że w obcym środowisku, w Iraku, ta baza była dla nas takim azylem. Jak wracaliśmy, to możliwość pójścia do stołówki, gdzie można było swobodnie zjeść, możliwość skorzystania z siłowni, czy też poczytania książki, powodowała, że człowiek w jakiś sposób odreagowywał i to było właśnie to, co pozwalało nam odstresować się. Myśl również taka, że uda nam się połączyć z rodziną, te 5 minut porozmawiać, też dawało nam takiej energii, która była takim mechanizmem, który napędzał do naszego działania. A co pan czytał na wojnie? No, różne książki, między innymi Jagielskiego, Modlitwa o deszcz. Też czytałem dużo książek wtedy o Afganistanie, bo w tym momencie już też rodził się konflikt w Afganistanie. Dużo też politologicznych, akurat bo zbieżne z moim wykształceniem. No po prostu czytało się dużo po to, żeby też zabijać ten wolny czas, żeby nie myśleć, bo książka pozwalała oderwać się od tego funkcjonowania w tym środowisku. Czytałem pański biogram na początku naszego spotkania. Ma pan status weterana wojennego. To jest taka sytuacja bardzo trudna, bo kiedy się używa tego słowa weteran w odniesieniu do polskich żołnierzy, no to ciągle mówi się o tym, że brakuje pewnych rozwiązań, przynajmniej tak socjologicznie na to patrząc, które pozwalałyby
szerzej, bardziej holistycznie patrzeć na miejsce weteranów w społeczeństwie, na to, w jaki sposób oni mogą się przysposobić do życia po powrocie z misji, często nie tylko z urazami fizycznymi, ale także psychicznymi. Czy widzi Pan jakąś zmianę w ostatnich latach w tym temacie, że jakoś Państwo się weteranami opiekuje lepiej niż kiedyś, czy nie? Ja myślę, że tutaj jest duży postęp, bo biorąc pod uwagę Jugosławię, no to żołnierze wracali praktycznie bez żadnej opieki psychologicznej. Natomiast teraz już Irak 2004 i dalej mamy już, jest szpital w Warszawie, który leczy tak zwane PTSD, czyli pourazowy stres pola walki. Jest opieka psychologiczna, tworzy się centra pomocy rodzinie. Ta pomoc jest już naprawdę na dobrym poziomie. Oczywiście moim zdaniem brakuje czegoś innego, brakuje zrozumienia społeczeństwa w stosunku do tego żołnierza, do weterana. Brakuje takiego wsparcia, z którym się można spotkać w innych krajach, tak? Bo też przez chwilę byłem w Kanadzie czy w Stanach. Tam jest całkiem inne podejście do weterana, do żołnierza. Tam jest wielki szacunek. U nas w Polsce trzeba powiedzieć, że to się tworzy, to się rodzi i to jest widoczne, że jest coraz lepiej. Natomiast jeszcze tego brakuje. Dobrze, ale tak myśląc o tym w sposób dość racjonalny. No, jadą na wojnę Amerykanie obecnie. Jest to wojna, w której rząd Stanów Zjednoczonych wypowiada komuś wojnę albo atakuje w imię obrony własnych interesów. Irak, Afganistan, różne miejsca. Polacy pojechali tam jako sojusznicy i bardzo wielu Polaków nie rozumie, dlaczego nasi żołnierze pojechali gdzieś tam daleko, jeszcze oddają życie albo są ranni i zostają weteranami. Może dlatego, że to nie jest nasza wojna dosłownie. Ludzie słabiej to rozumieją. Znaczy, może lepiej toczyć wojny z dala od swoich granic, wtedy będzie bardziej bezpiecznie, mniej zniszczeń. Natomiast ja bym też sobie życzył, żeby wojny nie było nigdzie, bo najbardziej o pokój modlą się ci, którzy wrócili z wojny. Natomiast no, funkcjonując w Europie, funkcjonując w takim, można powiedzieć, środowisku międzynarodowym, które obecnie tak naprawdę to polega na tym, tak wszędzie widzimy podpisywanie umów międzynarodowych. Nawet nasze życie osobiste to jest podpisanie umowy, kontraktu, nie wiem, małżeństwo, kredyt hipoteczny. Wszystko to jest umowa i tak samo państwo podpisuje pewne umowy, z których się musi jakby wywiązać. I taki sposób żołnierze trafili do Iraku czy do Afganistanu. Ale pamiętajmy, że myśmy do Afganistanu, czyli do Iraku wyjechali w 2003 roku jako wojska operacyjne, Afganistan jeszcze później. A pamiętajmy, że przemiana w Polsce nastąpiła w roku 89, więc po roku 89 możemy już mówić, w zasadzie nie możemy, mówimy już o tym, że żyjemy w demokratycznym państwie, więc wysyłanie żołnierza, kto decyduje o tym, że żołnierz wyjeżdża na poza granicę kraju? O tym decyduje, kieruje rząd polski, prezydent, tak, podpisuje. Natomiast my jako wyborcy, biorąc pod uwagę, że wybory są demokratyczne, to my, społeczeństwo, kierujemy polskiego żołnierza do działania poza rejon i teraz usprawiedliwianie. Chwileczkę, ale jeżeli wojna wybucha w czasie kadencji któregoś prezydenta, to on się nas nie pyta w referendum o zdanie, czy ma wysłać żołnierzy, tylko podejmuje te decyzje sam. Takie prawo mu dajemy. W konstytucji. Takie prawo konstytucyjne dajemy. Więc musimy się do tego, przede wszystkim musimy to zrozumieć i przede wszystkim musimy się do tego dostosować, bo jeżeli nie potrafimy, to znaczy, że nie potrafimy żyć w demokratycznym państwie. Aha. Możemy się zgadzać z tym, czy to jest konieczne, czy nie, bo to tak samo żołnierze bardzo często zastanawiają się, czy to jest konieczne, czy nie, no, ale wykonujemy polecenia, wykonujemy rozkazy. No tak, państwo mają łatwiej, nie macie wyjścia. Po części tak, natomiast biorąc pod uwagę, zacytuję, widziały oczy moje, no to chyba mamy troszeczkę gorzej, bo widzimy to zło, o którym państwo gdzieś tam czytają, nie wiem, czy widzą nawet na paskach, w telewizji, czy w gazecie, to my to widzimy w realu. Także to jest, naprawdę są rzeczy, które no, one nigdy nie wyjdą z pamięci, one zawsze będą gdzieś tam wewnątrz żołnierza tkwiły. A kiedy się patrzy, gdy się jest na takiej misji, bo to pan opisuje w swoich książkach, które są historią pańskiego życia, pańskiej służby tam, ale też w tej najnowszej książce, która opowiada o polskich misjach na Bałkanach, w czasie wojny w byłej Jugosławii, to kiedy się tam jest i patrzy się na takiego przeciętnego cywila, który jest ofiarą tej wojny i walczy o życie, to myśli się przede wszystkim o czym?
Na przykładzie Iraku czy Bałkanów, to powiem szczerze, że po rozmowach z tymi ludźmi, to żołnierze się modlili o to, żeby czegoś takiego nie było w Polsce, bo Bałkany są na to idealnym przykładem. Ludzie, którzy potrafili żyć między sobą, funkcjonować, zawierać małżeństwa między... Tam granica religijna czy granica narodowościowa nie miała miejsca. Tam ludzie po prostu żyli ponad wszystkim i w momencie tak naprawdę chwila zdecydowała o tym, że stanęli z bronią jedni przeciwko drugim i żołnierze widząc to, to tylko się modlili o to, żeby czegoś takiego w Polsce nie było. Słuchając opowiadań tych ludzi, którzy też tam, najczęściej to byli starsi ludzie, którzy wręcz płakali, mówili jak mogło do tego dojść, mówili o mądrości polityków właśnie, o tym, że tutaj trzeba mieć takich polityków mądrych, żeby nie dopuścili do takich sytuacji. Ci ludzie sami życzyli nam, Polakom, tego, żeby u was nigdy tego nie było, a teraz nam pomóżcie. I ci żołnierze pomagali, niejednokrotnie stając pomiędzy walczącymi stronami. Bardzo często jedna czy druga strona chciała, żeby ten żołnierz się opowiedział, kto ma rację. No my tego nie możemy robić. My po prostu staraliśmy się rozdzielić, zaprowadzić porządek, rozminować. Saperzy oczywiście rozminować, ponieważ ja nie jestem saperem. Myśmy zabezpieczali saperów. No i staraliśmy się im pomóc na wszelki możliwy sposób, nawet wykraczając czasami poza nasze rozkazy, czy poza kompetencje, albo poza taki zakres działania, ponieważ przykładowo rozminowanie miejsc na Bałkanach było stricte ustalone. W pierwszej kolejności były to przykładowo drogi, szkoły, a bardzo często żołnierze w wolnym czasie na prośbę lokalnych społeczności i narażając własne życie jechali rozminowywać ich domy, niejednokrotnie odnosząc rany, bo my tutaj mówimy i wiemy tylko o wypadkach śmiertelnych, ale najgorsze, co może być, to jeżeli żołnierz też wraca do kraju jako inwalida, jako kaleka. I co się wtedy z nim dzieje? No w tej chwili obecnej jest cały jakby system, który obejmuje go opieką, natomiast no nic nie jest w stanie wrócić żołnierzowi tego, co stracił. Staramy się jako koledzy go wspierać, staramy się mu pomagać. Istnieje oczywiście... To, co funkcjonuje, to jest zawsze za mało. Można byłoby chcieć i prosić o więcej. Natomiast na chwilę obecną jesteśmy w stanie mu zapewnić taki start, żeby funkcjonował. Najważniejsze też dla niego jest to, żeby o nim nie zapomnieć, tak? Bo niejednokrotnie, tak jak rozmawiałem z żołnierzami, którzy są po urazach, który nie ma nogi czy ręki, to mówi, że tak, ta proteza jest bardzo ważna. On tą protezę gdzieś tam ma, chciałby zawsze lepszą, droższą, ale mówi, że to, co spotyka go ze strony swoich kolegów, to jest najcenniejsze, czyli ta pamięć, że zawsze go odwiedzą, zawsze zadzwonią, zapytają, czy coś potrzebuje. No też należy pamiętać, że jest grono takich żołnierzy, weteranów poszkodowanych, którzy po prostu obrażają się też na wojsko. No trudno, nie wykluczamy ich, staramy się im również pomagać. Ale obrażają się o co? No to, że im się to przytrafiło, tak? No każdy, tutaj już wspomniałem, każdy człowiek reaguje inaczej. Natomiast no, sami Państwo widzicie, że teraz mamy w Polsce upały i w ciągu tych 4 dni ile ludzi się utopiło, tak? Czyli ta śmierć zawsze ludziom towarzyszy. No, ja bym osobiście życzył sobie, żeby moi żołnierze, w ogóle żołnierze, żaden nie zginął podczas realizacji swoich zadań. No, ale życie jest życiem, to jest tylko nasza modlitwa, ewentualnie nasze funkcjonowanie takie, żebyśmy sobie tam poradzili. Natomiast no, to jest ryzyko wkalkulowane w zawód żołnierza. Te dwie poprzednie książki o Karbali i o Afganistanie były oparte w dużej mierze o pańskie własne wspomnienia i przeżycia z czasów służby na misjach. A co sprawiło, że pan postanowił oddać głos tym, którzy no, lata przed panem, dekadę przed panem pojechali na misję na Bałkany? Wojsko polskie wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Sprzęt wojskowy mieliśmy zgoła gorszy i sytuacja bliskości mimo wszystko tej wojny była chyba czymś mocno przerażającym, że wystarczyło wsiąść w samochód i za 5 godzin było się na terenie działań wojennych. I czas też, który był, bo to były lata 90. Tak naprawdę jedną nogą jeszcze byliśmy w Układzie Warszawskim, drugą już stamtąd wychodziliśmy. Sprzęt mieliśmy poradziecki, no różnej jakości. Na pewno to był sprzęt najlepszy, jaki w danym czasie Wojsko Polskie dysponowało. Natomiast jeżeli porównamy ten sprzęt ze sprzętem, który mieli tam
Holendrzy czy Szwedzi, no to nie można porównywać. Natomiast jak zwykle było, żołnierz sobie nasz doskonale poradził. Ta bliskość Polski dawała żołnierzom dużo do myślenia, jak z nimi rozmawiałem, że tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy, że 700 kilometrów, 1000 kilometrów od naszego kraju toczy się no tak krwawa i tak brutalna wojna. Tutaj było w tym przedstawieniu była mowa o minach. Tak naprawdę ja Bałkany znam bardzo dobrze. Wyjeżdżałem tam niejednokrotnie, rozmawiałem z ludźmi. Ten kraj i w tej chwili jeszcze jest zaminowany w niektórych częściach, jeszcze nie został rozminowany. A podsumować to tylko można tym, że ludzie ludziom zgotowali ten los, bo to jedna nacja na drugą zakładała te miny. To nie na żołnierzy. Wbrew pozorom były układane miny. Miny tak naprawdę zostały zakładane po to, żeby wprowadzić strach, sparaliżować, wprowadzić destabilizację i w jakiś sposób no, tym chorym politykom, którzy w tym czasie byli na Bałkanach, pozwolić zrealizować swoje cele. A na tym tak naprawdę cierpieli zwykli ludzie, którzy chcieli spokoju. Dobrze, za chwilę minie 30 lat od czasu wybuchu wojny na Bałkanach. 91 rok, 92 rozpad Jugosławii. Bo najpierw wojna w Słowenii, potem w Chorwacji, potem atak na Bośnię, oblężenie Sarajewa. Starsi uczestnicy forum doskonale to pamiętają. No i tak, minęło 30 lat, świat poszedł do przodu. W życiu tych ludzi wydarzyło się bardzo wiele, a jednak ta wojna nie potrafi zniknąć ze wspomnień. Czy też tutaj możemy zaobserwować, w jaki sposób te kraje, część tych krajów poradziła sobie z tym, tak? Bo mówiąc o Chorwacji czy Słowenii, to możemy powiedzieć, że oni o tej wojnie mówią coraz mniej i starają się o niej zapomnieć, ale taki kraj jak Bośnia i Hercegowina, no to do tej pory jest destabilizacja podzielona na cztery części i tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek tam jakiś taki spokój i bezpieczeństwo zapanuje. Natomiast tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że nastąpił potężny eksodus tej ludności. Ta ludność wyjeżdżała ze Słowenii, z Chorwacji, z krajów objętych wojną. Bardzo dużo ludzi wyjeżdżało na zachód. Też i do Polski wyjeżdżali, osiedlili się. Ostatnio miałem premierę, znaczy może nie premierę, a promocję swojej książki w jednej z księgarni w Warszawie i spotkali się Bośniak, Słoweniec i Chorwat i w pewnym momencie zadawali mi takie pytania, dlaczego nie stanęliśmy po jednej, czy po drugiej, po trzeciej stronie. Dlatego to był taki przykład na to, że myśmy jako żołnierze zawsze staraliśmy się być obiektywni i pomagać bez względu na to, kto był po jednej czy po drugiej stronie. Po prostu staraliśmy się nieść pomoc, a z ich relacji wynika, że oni oczekiwali takiej jasnego określenia się. Oni doskonale wiedzieli, no i byli tak naprawdę sfrustrowani tym, co się wydarzyło, bo już o tym wspomniałem. Oni potrafili żyć ze sobą, funkcjonować ileś tam lat, cieszyć się tym pokojem. Oni nie zdawali sobie sprawy, że do takiego czegoś po prostu może dojść. No tak samo my tutaj, ja się z tego bardzo cieszę, że żyjemy w bezpiecznym kraju, tylko no spójrzmy na wschodnią granicę, tak naprawdę niedaleko mamy Ukrainę i tam już jest w jakiś sposób destabilizacja, w jakiś sposób była próba tej destabilizacji kraju, czyli ta wojna tak naprawdę gdzieś zawsze jest. To, co wspomniałem, ja bym chciał, żeby świat był czarno-biały, żeby tej wojny nigdzie nie było, no ale tak nie będzie i tylko nie mamy takiej możliwości. Mówiąc o tym, że 30 lat mija, a ludzie pamiętają, miałem na myśli, panie pułkowniku, tych żołnierzy, którzy w pańskiej książce się wypowiadają. Bo tak sobie myślę, że można być żołnierzem zawodowym, czynnym, służyć w polskiej armii, mieć na poligonie ćwiczenia, ale nigdy bezpośrednio w teatrze działań wojennych się nie znaleźć. A dla tych ludzi to pewnie był jakiś moment przełomowy, od którego nie ma odwrotu, prawda? Nie ma takiego szkolenia żadnej armii na świecie, żadnym kraju na świecie, które potrafiłoby przygotować żołnierza stricte do działania na polu walki pod względem psychologicznym. Do tego żołnierz, jak wyjeżdża, dopiero sam się tam odnajduje i sam wie, w jaki sposób może reagować. Ja zauważyłem wśród swoich rozmówców do książki o Bałkanach, że część z nich to po prostu była właśnie taka możliwość odreagowania i podzielenia się tym po iluś tam latach, podzielenia się tym wszystkim i rozpoczęcia tak naprawdę nowego życia. Ja widziałem, jak tym ludziom niekiedy spada kamień z serca, że mogą o tym porozmawiać i że to coś, co oni opowiedzieli, że kogoś zainteresuje i że będzie w książce. Czyli pan jest takim trochę terapeutą dla nich też. Nie jestem terapeutą, ale zauważyłem, że po prostu taka możliwość porozmawiania
właśnie jeden z drugim. No, rozmowa może być terapeutyczna. Niekoniecznie z psychologiem, ale z kolegą po fachu powoduje, że ludzie po prostu czują się lepiej. I myśli pan, że przez to, że byliście na misjach, łatwiej wam było znaleźć wspólny język? Na pewno tak. Na pewno wiele rzeczy mogliśmy, nie musiał mi ten jeden czy drugi człowiek tłumaczyć. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę na weterana. Znaczy w zasadzie można powiedzieć, że to jest żona kapitana, który zginął, wdowa po kapitanie, która nie otrząsnęła się do tej pory po stracie męża, a ta strata niestety była w takim dziwnym czasie, gdzie nie objęła jej żadna pomoc. Tak naprawdę jest to przykład na to, że w tych latach 90. Różnie było z tą pomocą dla żołnierzy, o czym wspominam w tej książce i też pokazuje ten, porównuje jak jest teraz. No, ta kobieta do tej pory jest negatywnie nastawiona do wojny, no, trudno jej się dziwić też do funkcjonowania, do systemu. Była bardzo sfrustrowana. Ona utkwiła tak naprawdę między ustawami, tak naprawdę nie utknęła w tym obszarze wojskowym, ale w tym obszarze takim stricte cywilnym po powrocie tak naprawdę już trumny ze zwłokami męża do kraju. No w tej chwili, tak bym tak porównał to, co się wydarzyło tej kobiecie i to, co się wydarzyło naszym żołnierzom, którzy zginęli, tym rodzinom, no to myśmy obejmowali rodziny stuprocentową ochroną. Oczywiście życia ludzkiego nic nie jest w stanie przywrócić i tutaj nie można powiedzieć o tym, że dawaliśmy im wszystko w 100%, bo to byłoby kłamstwem. My staraliśmy się pomóc, porozmawiać, zabezpieczyć, pozwolić funkcjonować. Ta kobieta była pozostawiona sama sobie radziła i sobie poradziła. Też pokazuje tutaj, ona pokazała też, jaką miała mocną osobowość, żeby móc dalej funkcjonować i się pogodzić z tym wszystkim. Proszę mi to pytanie wybaczyć, ale muszę o to zapytać, dlatego że i w pańskich książkach, i też z takich rozmów prywatnych, a mam też taką historię w rodzinie, wyłania się pytanie, czy pana zdaniem są tacy żołnierze, których po prostu na wojnę ciągnie? To może nie to, że ciągnie na wojnę, ale funkcjonowanie w takiej strefie działań wojennych, jest to w przypadku żołnierza zawodowego, jest to wykonywanie zadań naprawdę ważnych, bo w momencie, kiedy jest w kraju, no to się tylko szkoli, to jest takie działanie na papierze, troszeczkę na ćwiczeniach. Tutaj, kto raz tej adrenaliny zasmakuje, to faktycznie chce później wracać w ten rejon, chce tam działać, bo zdaje sobie sprawę, że robi rzeczy ważne, że odpowiada za kolegę, w jakiś sposób się realizuje. Natomiast nasi psychologowie wojskowi też analizują, tworzą profile żołnierzy po powrocie z misji, bo czasami bywa tak, że ta chęć powrotu do tej strefy działań wojennych może być spowodowana całkiem czymś innym, ucieczką od normalnego życia. Wtedy oczywiście reagują i oni nie są wysyłani. Wysłanie żołnierza na misję wiąże się z tym, że żołnierz musi mieć certyfikat zdrowia. Jest to poprzedzone dosyć skomplikowanymi, ale też i długimi badaniami i też rozmową z psychologiem i wizytą u psychiatry. Także tutaj ci żołnierze, którzy jadą na misję, muszą mieć ten certyfikat zdrowia, bo to określa zdolność do wyjazdu poza granice kraju. Jeszcze mam dwa pytania do pana, a potem chętnie państwu oddamy głos, bo dzisiaj przez to, że mieliśmy jeszcze na początku spektakl, mamy mniej czasu, ale mam nadzieję, że wszystkie pytania zdążymy zadać. Co pan mówi, kiedy, nie wiem, może tak się zdarzyło, staje pan oko w oko z pacyfistą, który jest przeciwnikiem wojny i udziału żołnierzy w misjach wojskowych i na wojnie? I na przykład słyszy pan takie określenie na swój temat albo temat kolegów, że okej, jest pan zbrodniarzem, albo pan zabija, niesie pan śmierć, pozbawia pan kogoś życia. No generalnie czyni pan zło. Znaczy zawsze staram się rozmawiać, czym argumentuję to wszystko. No samo bycie pacyfistą, no okej, każdy ma prawo, no tak już powiedziałem, jesteśmy w demokratycznym państwie i każdy ma prawo mieć poglądy takie jak uważa, tylko bycie pacyfistą, czy bycie przeciwnikiem wojny, bo to niekoniecznie
jest zawsze związane z tym, ale to też nie daje prawa nikomu nazywania żołnierza zbrodniarzem czy najemnikiem, bo definicja najemnika czy zbrodniarza, żeby określić człowieka zbrodniarzem czy żołnierza zbrodniarzem, to należy pamiętać, że musi być sąd i powinien być wyrok sądu, więc jeżeli taka sytuacja jest i jeżeli ten ktoś ma takie dowody na to, że polski żołnierz faktycznie dokonał jakichś czynów, które były niezgodne z prawem, to jak najszybciej powinien oddać to do prokuratury i to jest zbadane i wtedy poniesie ten żołnierz konsekwencje. No ja spędziłem tak naprawdę poza granicami kraju, w polskich kontyngentach wojskowych ponad 2 lata. Ja widziałem działanie polskiego żołnierza, widziałem też swoje działanie, wiem jak ja działałem, widziałem zaangażowanie szeregowych, którzy bardzo odpowiedzialnie do tego wszystkiego podchodzili i broni używali tak naprawdę w ostateczności, tak? W Iraku bardzo często dzięki determinacji naszych żołnierzy, dzięki temu, że do końca zachowali zimną krew, myśmy byli podczas manifestacji, były używane żywe tarcze. Tutaj powiem szczerze, gdyby tylko żołnierz w jakiś sposób uległ panice, to mogło dojść naprawdę do tragedii. Takich sytuacji nie było. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla naszych żołnierzy. Mówię o tych żołnierzach też szeregowych, bo oni bardzo ciężko też działali stricte w terenie. Zachowali zimną krew, odpowiedzialność i po prostu godnie reprezentowali nasz kraj. A co pan mówi w sytuacji, kiedy pan na przykład słyszy takie głosy, że pan albo pańscy koledzy jedziecie na wojnę dla pieniędzy? No na pewno argument finansowy gdzieś tam funkcjonuje. Tutaj też trzeba pamiętać, że mamy teraz armię zawodową i każdy teraz, no przede wszystkim chce zapewnić też byt swojej rodzinie. W tej chwili żyjemy w świecie pieniądza, nic się nie dzieje za darmo. Natomiast jeżeli te pieniądze gdzieś tam stoją na którymś tam miejscu, to uważam, że nie jest to nic złego. Natomiast jeżeli ktoś wyjeżdża tylko i wyłącznie po pieniądze, no to nie jest to dobry kierunek, ale też nie wiem, jakie pieniądze mogą zwrócić człowiekowi życie, bo jeżeli zginie, no to niestety te pieniądze mu tego życia nie zwrócą. Jeżeli zostanie ranny, okaleczony na stałe, będzie inwalidą, te pieniądze mu też tego nie zwrócą, więc z tych żołnierzy, których ja znam, to są raczej żołnierze, którzy naprawdę jak argument ten finansowy gdzieś mieli na drugiej, trzeciej być może pozycji, bo no, każdy chce też zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie własnej rodzinie i jeżeli ktoś myśli inaczej, no pan pewnie też bierze pieniążki za to, że ze mną dzisiaj tutaj rozmawia, nie robi pan tego charytatywnie, no bo też z czegoś pan musi żyć, tak, nawet dojazd tutaj autobusem miejskim kosztuje, także wszystko w tej chwili kosztuje. No dobrze, ale to na koniec mam takie pytanie, które siedzi mi w głowie od czasu lektury pańskiej pierwszej książki, ale też oczywiście z oglądania różnych filmów wojennych, czytania raportów. No ale to pan tu przyjechał, więc pana muszę o to zapytać. Jak pan sobie radzi z taką myślą, która pewnie się pojawia w głowie, że być może pan kogoś zabił? No tak, na pewno żołnierz będąc na misji taką świadomość gdzieś musi w sobie mieć, że być może wtedy, kiedy strzelał, ktoś od tych kul zginął, ale bardziej wracają mi wspomnienia, ilu ludziom uratowałem życie, ilu ludzi dowiozłem na czas do szpitala, ilu ludziom pomogłem, ilu ludziom dałem własną morfinę, ilu ludziom oddałem własną apteczkę, ilu żołnierzom też oddałem amerykańskim własną apteczkę i ilu żołnierzom udzieliłem pomocy, wszykując własną morfinę, żeby uśmierzyć ból. Także bardziej staram się o tym myśleć, nie o tym, ilu zginęło, bo no niestety gdzie przysłowie mówi, gdzie się mieczem wojuje, od miecza się ginie, no taką, o tym też trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli faktycznie takie sytuacje były, no to po prostu wystarczy się za nich modlić, tego już się, życia nikomu się już nie zwróci. I to naprawdę się udaje, takie podejście? Wszystkie akcje, które mieliśmy i wykonywaliśmy w Iraku czy w Afganistanie, zawsze były poprzedzone działaniem tak zwanym psychologicznym, czyli wyjeżdżały samochody z głośnikami i w języku lokalnym informowały, że jest to strefa działań, że tutaj działają żołnierze, działają rebelianci, wszyscy, którzy są niezwiązani z tym, którzy mają broń, mają ją rzucić, mogą odejść, mogą nie brać udziału w walce. Więc jeżeli nawet doszło do takiej sytuacji, że faktycznie ktoś zginął, to byli tylko ci, którzy nie posłuchali komunikatów. Czy mają państwo pytania do pana pułkownika?
Panie pułkowniku, dzień dobry. Jeśli mogę, dwie kwestie mnie interesują. Po pierwsze, tak być może trochę z przymrużeniem oka, co pan jako autor książki o Bałkanach ostatniej sądzi o takiej ingerencji sztuki w literaturę faktu, jaką widzieliśmy tutaj na początku, czyli takie performatywne czytanie, tak zwane, nawet miny były tutaj występowały uczłowieczone, tak jest, dziękuję. No więc po pierwsze, co pan jako autor takiej literatury faktu, osoba, która była na miejscu, sądzi o takiej ingerencji sztuki w fakt właśnie, to po pierwsze. A druga kwestia, trochę bardziej poważna, ona też pojawiła się w rozmowie tutaj z panem redaktorem, czyli kwestia żony, wdowy po żołnierzu, który zginął, ta historia jest opisana u pana w książce. Żony, która obraziła się po pierwsze trochę na państwo polskie, po drugie nie mogła pogodzić się ze stratą męża. Wiadomo, że to jest bardzo trudne, by dotrzeć do takiej osoby. Taka osoba zamyka się, nie chce z nikim rozmawiać. Być może tak było w tej sytuacji. Panu mimo wszystko się udało. Pan wspomina w książce, że dzisiaj wręcz państwo się prawie że przyjaźnicie. Więc pytanie, jak to się udało? Co musiało się wydarzyć? Jak długi był ten proces dotarcia do tej osoby, żeby relacje były na takim poziomie, na jakim są? Czy na pierwsze pytanie powiem w ten sposób, że każda próba dotarcia do określonej grupy, do środowiska jest dobra. Cieszę się, że te książki są czytane przez wszystkich, bo są to, tak naprawdę jest to linie frontu, czyli tak naprawdę dokumenty. Cieszę się, że trafiają do każdego środowiska, bo tak naprawdę warto czytać wszystko i samemu sobie wyrabiać opinię na ten temat, a nie bazować na tym, co ktoś nam próbuje podać na tacy, bo bardzo często to, co ktoś nam próbuje podać na tacy, jest w jakiś sposób próba nadzorowania tym wszystkim. Natomiast jeżeli ktoś sam przeczyta, ma możliwość wyrobienia sobie własnego zdania, no to jest bardzo dobre. Każda forma przekazania takiej informacji, przekazania źródła tego jest dobre, dlatego no, mi się to bardzo podobało, aczkolwiek na początku musiałem się wsłuchać, nie widziałem powiązania, natomiast potem faktycznie powiązałem to. No ta fakt tutaj, te miny, warto też, żebyście państwo wiedzieli, że po co są zakładane miny. Miny nie są zakładane po to, żeby zabić. Miny są zakładane tak naprawdę po to, żeby okaleczyć, bo nawet jeżeli są skierowane do żołnierza, do stricte podczas działań wojennych, to są skierowane po to, żeby na te pół metra właśnie wyskoczyć w górę, okaleczyć po to, żeby ten człowiek jeszcze żył, żeby pozostali musieli mu pomagać, żeby spowolnić marsz, żeby zadziałać psychologicznie na kolejnych żołnierzy, żeby wprowadzić takie po prostu zawahanie wśród żołnierzy. Po to są te miny. No, odpowiadając na drugie pytanie, no powiem tak, no faktycznie, pani wdowa po kapitanie była negatywnie nastawiona i do żołnierzy, ponieważ okazało się, że na tym etapie też zawiedli koledzy, bo na początku, po całym wydarzeniu, jak to zwykle w życiu bywa, wszyscy jej pomagali, wszyscy chcieli nieść pomoc, skończyło się po kilku miesiącach, po roku i naraz wszyscy o niej zapomnieli. Obraziła się też w pewnym, może inaczej, może słowo obraziła to jest złe, ale miała pretensje do państwa też polskiego, że nie, w nienależyty sposób jej pomógł, ale ja uświadomiłem sobie na jej przykładzie też, jak z nią rozmawiałem, że tak naprawdę to ona stała się tym przykładem na to, w jaki sposób ona teraz pomogła innym żołnierzom, bo jej walka spowodowała, że pewnym ludziom otworzyły się oczy, że żołnierz wyjeżdżający na misję nie ma właściwego zabezpieczenia. Mówię tutaj o ubezpieczeniach również, bo w tym czasie ciężko było o ubezpieczeniach, ale o tej osłonie psychologicznej, o tej pomocy rodzinie. W tej chwili, jak się wyjeżdża na misję, jest tworzone tak zwane Centrum Pomocy Rodzinie. To Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje wszystkich żołnierzy, którzy są. Są telefony podane do informacji rodzin. Jest ogólnie 24 na dobę dostępny telefon. Ta rodzina w każdej sytuacji może pomóc. To niekiedy jest pomoc taka bardzo banalna nawet w momencie, kiedy, bo bardzo często żołnierze to są ludzie, którzy pozostawiają swoje rodzinne domy, miejscowości, przyjeżdżają tak zwanych garnizonów leśnych, gdzie wojsko funkcjonuje. Takim garnizonem może być Węgrzyn, jest Świętoszów też. Tam są osiedla wojskowe i bardzo często ta żona, która pozostała z dwójką dzieci, naprawdę pozostaje sama sobie, musi sobie radzić. I bardzo często jest tak, że zwykłe na przykład kupienie mebli, wniesienie czegokolwiek do domu, zawiezienie do lekarza, czy zadzwonienie chociażby z taką informacją, słuchaj, czegoś potrzebujesz, dodaje takiej świadomości tej rodzinie, że ktoś o niej pamięta. No tego zabrakło właśnie naszej bohaterce z książki, która utkwiła w tym takim martwym punkcie, no martwym punkcie prawnym, bo tutaj już ciężko mówić o pomocy wojskowej, bo
po mojej książce okazało się, że przypomnieli sobie żołnierze o tym, że ona tam jest, ale jest to też związane z tym częstą rotacją żołnierza, bo żołnierze bardzo często zmieniają miejsca zamieszkania. Ja osobiście 5 razy zmieniałem miejsce swojego zamieszkania i mówię, że jestem szczęściarzem, bo na pewno są żołnierze, którzy częściej. I bardzo często ci, którzy wiedzieli o tym, zmienili miejsce zamieszkania i pozostali inni. Problem polegał na tym, że nikt tego nie przekazywał, że nie było tej pomocy, tego centrum pomocy rodzinie. W tej chwili każda jednostka ma obowiązek opiekowania się weteranem. Wszyscy, którzy są w danej jednostce, są objęci i wpisani na taką listę uczestników, weteranów i każda jednostka musi się takim weteranem opiekować, a przede wszystkim opiekuje się weteranami poszkodowanymi i rodzinami osób poległych. Także w tej chwili naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ten system funkcjonuje. Na pewno mógłby funkcjonować lepiej, jak wszystko, ale funkcjonuje w miarę dobrze i myślę, że jeżeli będą w takim stopniu wyciągane wnioski, jak teraz są, to on kiedyś dojdzie do perfekcji, bo też bym chciał Państwu powiedzieć, że PTSD, czyli pourazowy stres pola walki, bardzo często o tym się mówi. Mówimy, że to jest zdefiniowane przez Amerykanów. Nic mylnego. Tak naprawdę to zostało zdiagnozowane przez polskiego psychiatrę, albo był jednym z kilku polskich psychiatrów, którzy to zdiagnozowali. Kiedyś nazywało się to choroba okopowa, choroba frontowa i ona tak naprawdę pierwsze swoje symptomy miała, no można powiedzieć, że w I wojnie światowej na taką szeroką skalę. Ona była leczona w Krakowie, między innymi na Uniwersytecie Medycznym. W pierwszych swoich stadiach była leczona prądem, czyli bardzo, bardzo specyficznie. Też często była nazywana obłędem frontowym, obłędem okopowym. Bardzo często żołnierze byli traktowani jako tchórze i byli oddawani pod sąd, a to było nic innego jak właśnie pourazowy stres pola walki. Teraz już mocno zdiagnozowany, wiemy jak to leczyć, natomiast bardzo trudno jest to zdiagnozować na żołnierzu. Jeżeli on sam się nie zgłosi, no to mamy małe pole manewru. Jeżeli nie poda informacji o tym jego rodzina, no to bardzo często nie wiemy, że coś w żołnierzu siedzi. Także tutaj to jest taki też apel do wszystkich, którzy mają być może w rodzinie, mają być może kolegów, znajomych, w jakiś sposób widzą, że ten nasz weteran dziwnie się zachowuje, to należy z nim porozmawiać, ewentualnie skierować do poradni. Tam na pewno będzie mu udzielona pomoc, żeby nie było po prostu za późno. Ten ciekawy link, już sekundkę, ciekawy link z zeszłoroczną edycją Malty. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ci, którzy byli z nami w zeszłym roku na festiwalu. Gościł tutaj w Poznaniu Stefan Hertmans, taki belgijski pisarz, który napisał świetną książkę Wojna i Terpentyna i to była opowieść między innymi o jego dziadku, który brał udział w działaniach wojennych w czasie I wojny światowej i właśnie bardzo wielu jego kolegów zapadło na ten syndrom, na tę chorobę okopową i przez właściwie do końca życia, ponieważ nie było fachowej pomocy, nie wiedziano jak im pomóc i cierpieli do ostatnich swoich dni. Ostatnie pytanie, dobrze, bo już musimy kończyć, jeżeli mogę, oddam Pani mikrofon. Panie pułkowniku, takie pytanie, myślę, że dosyć trudne dla nas wszystkich. Proszę nam powiedzieć, pan jako dowódca, jako pułkownik, jako żołnierz, a przede wszystkim jako człowiek, czy podjąłby pan jakieś i jakie działania, gdyby pan ze swoim oddziałem stał pod Srebrenicą, gdzie w ciągu kilku dni pomordowano 7 tysięcy chłopców, mężczyzn? Proszę odpowiedzieć, trudne pytanie. Czy ja powiem w ten sposób, bo analizowaliśmy to wszystko, te wydarzenia, które były, tylko pamiętajmy, że tam nie było Polaków. Byli Holendrzy. Ja nie oceniam absolutnie armii holenderskiej, wiem jakie mieli prawo użycia broni, wiem, że nie mogli zareagować, natomiast ja powiem w ten sposób, że gdyby tam byli Polacy, gdyby to byli polscy żołnierze, to śmiem twierdzić, że do pewnych rzeczy mogłoby nie dojść. Nie oceniam absolutnie Holendrów, żeby mnie Państwo źle nie zrozumieli, ale żołnierz polski w takich sytuacjach potrafi bardzo często działać troszeczkę inaczej, troszeczkę pozostawić to prawo użycia broni w bezpieczny sposób i prawdopodobnie stanąłby pomiędzy tym wszystkim. Natomiast no, tylko możemy mówić o hipotetycznie, bo nas tam wtedy nie było. No przykro, że do tego doszło, natomiast prawo użycia broni mieli Holendrzy takie i nie inne, no, ale pamiętajmy o tym, to jest wojna domowa, to nie Holendrzy wykonali, to
tak naprawdę obywatele byłej Jugosławii zrobili obywatelom tego samego państwa. No jest to przykre. Zostali tam wymordowani ludzie. No nie, panie powiem, ja bym nie chciałbym, żeby takich rzeczy dochodziło, ale to już jest fakt. Absolutnie nie oceniam żadnej armii, która wtedy tam była, żadnej nacji. Wiem, że gdyby tam byli Polacy, być może byłoby inaczej, ale to jest tylko hipotetyczne. A ja mogę coś powiedzieć, co będzie trochę ocenne, bo byłem ostatnio w Sarajewie drugi raz i za każdym razem, jak tam jestem, do takiej galerii się wybieram, która opowiada o ludobójstwie w Srebrenicy i jest tam taka historia tłumacza, który pracował w bazie dla Holendrów i kiedy Serbowie szli na Srebrenicę, no to do tej bazy wpuszczono jego rodziców i brata. I kiedy już zaczęła się okupacja tej bazy przez wojska serbskie, to siły holenderskie powiedziały, że on po prostu musi pożegnać tą swoją rodzinę i ją z tej bazy wyrzucić. I oni wszyscy zginęli. Ktoś taką decyzję podjął. No nie byli to Serbowie ani Bośniacy, tylko żołnierze. No powiem tak, w momencie, kiedy wybuchła w Iraku rebelia, do naszej bazy przyszły 3 osoby, Irakijczycy. Jedna dziewczyna bardzo dobrze mówiła po polsku. Poprosili o to, żeby ich wpuścić do bazy, ponieważ jeżeli wrócą, to zostaną zamordowani. No, nasza reakcja była prosta, pomimo tego, że nie mogliśmy tego wykonać, brama naszej bazy się otworzyła, oni weszli. Teraz są obywatelami Polski, ponieważ później zaczęli pracować jako Irakijczycy na rzecz Polaków, byli tłumaczami. Później poprosili o obywatelstwo, teraz są obywatelami Polski. Ja mogę powiedzieć to, co myśmy wykonali. Nie mogę oceniać i nie mogę mówić za to, co się wydarzyło wtedy, bo no jest mi tylko przykro, że do tego doszło. Natomiast no dobrze wiemy, że takich aktów ludobójczych było bardzo dużo i to nie tylko w byłej Jugosławii, bo jeżeli sięgniemy historią naszej historii Polski, to również takie historie i takie epizody znajdziemy w naszej historii. No i tylko możemy po pierwsze modlić się, żeby tego nie dochodziło, a po drugie dbać o to, żeby ten pokój był na tyle bezpieczny, żeby nie dochodziło do wojny. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak wojna wygląda z perspektywy kogoś, kto pojechał na nią w ramach misji, by pokój przywracać albo go bronić. Jutro o 17:00 spotkamy się z Marią Wiernikowską i Piotrem Andrusieczko. To są dziennikarze, moi koledzy po fachu, korespondenci wojenni. Niestety nie będzie z nami z powodów osobistych Wojtka Jagielskiego, ale zapewniam, że oboje nasi jutrzejsi rozmówcy, goście mają bardzo wiele do opowiedzenia na temat tego, jak korespondent musi opowiadać o wojnie i jakiego rodzaju jego czekają wyzwania. Maria Wielnikowska była już na wojnie w Czeczenii, więc pamięta te różne konflikty zbrojne od lat 90. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie o godzinie 17:00. Chciałem Panu podziękować nie tylko za książki, które naprawdę warto przeczytać. Za chwilę będzie można wziąć autograf od Pana pułkownika. Nie tylko za to, że Pan przywraca pamięć o tych różnych sytuacjach, ale też za to, że Pan dzisiaj nam powiedział, że Polska jest bezpieczna. To mnie jakoś bardzo uspokoiło, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że Pan nie blefował. Nie blefowałem. Też mam taką nadzieję, że jest bezpieczna i to tak należy wierzyć, tylko że o to bezpieczeństwo trzeba dbać i na pewno nie będzie bezpieczna cały czas, jeżeli sami nie będziemy się o to starali. A tak jak powiedziałem już, Rzymianie to powiedzieli, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Pamiętajcie, Kraliciak nam to obiecał. Bardzo Panu dziękujemy. Pułkownik Grzegorz Kraliciak był z nami na Malcie. Dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz, proszę Państwa, czas na... Tak, gdzieś Pan sobie usiądzie i będzie można złożyć autograf. Do zobaczenia jutro. Bardzo dziękujemy.